Hejka, szukacie kogoś? Cześć, jesteśmy z 8 klasy. Chcielibyśmy zobaczyć szkołę. No spoko, oprowadzę was. Na kierunku technik eksploatacji portów i terminali nauczysz się m.in. planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali i obsługą podróżnych w portach i terminalach. Nauczysz się również organizowania prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach. W naszej szkole nauka trwa 5 lat. Szkoła oferuje również praktyki zawodowe w wymiarze 8 tygodni. Po ukończeniu tej szkoły możesz pójść do pracy w porcie lotniczym, porcie morskim albo terminalu kolejowym. Na kierunku technik logistyk nauczysz się m.in. przyjmowania i wydawania towaru z magazynu, planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych i spedycyjnych. Absolwent naszej szkoły może podjąć pracę w obsłudze magazynu, centra dystrybucyjne i logistyczne, organizacji transportu oraz firmach transportowych i spedycyjnych. Na kierunku technik logistyk językami nauczania są angielski i niemiecki, a przedmiotem rozszerzonym język angielski. Szkoła oferuje także wirtualne laboratoria z zarządzania logistyką, praktyki zawodowe w Szwecji, pracownie symulacyjne i spotkania z uczniów z pracodawcami. Na kierunku technik informatyk nauczysz się m.in. montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych, projektowania, tworzenia i administracji stronami www i systemami zarządzania treścią. Absolwent może podjąć pracę na przykład jako programista, serwisant IT, projektant stron www. Technik hotelarstwa. Nauczysz się m.in. prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich, wykonywania prac związanych z obsługą gościa w recepcji. Absolwent może podjąć pracę w Polsce i Unii Europejskiej jako pracownik biurowy w hotelu, recepcjonista, inspektor piętra hotelowego, organizator usług cateringowych.